dalszych ataków, do spróbowania zagrożenia Ricardo. Żurawski, będzie okazja do wyśrodkowania. Żurawski, mięcie wrzucenia na pole karne, jest szansa, strzelanie z Czech, Lewandowski, Oliwie blokowało, jeszcze gol, Ovik jest, 1-0, Ovik Smolarek, jest 20 lat temu, jego ojciec. Ależ akcja polskiej drużyny, marzenie, Grzegorz, pocieszmy się, a ty paralizuj. Spokój przede wszystkim w rozegraniu. Zaczęło się od Kuby Wojciechowskiego, który wywalczył aut. I ta wspaniała piłka od Maćka Żurawskiego. To wszystko było perfekt. I co najważniejsze, pierwsza sytuacja, która została stworzona przez polski zespół, jest zamieniona na gola. To na pewno daje pewności, oby nie na tyle, żeby rzucić się do przodu i nie stracić przypadkowej bramki. Ale tyle sytuacji było z Kazachstanem, żeby dziś strzelić już w pierwszej podbramkowej. Brawo, brawo, Ebi Smolarek, który odzyskał formę, miał taki kryzys, poszedł za piłką, co jest bardzo ważne, ten instynkt napastnika i tutaj znakomite przyłożenie. 6 gol Smolarka w narodowej reprezentacji. No i wreszcie Ben Hacker uśmiechnięty. Zagrał, ruszył Smolarek na przebój między dwójką obrońców, licząc, że się pomylą. Proszę zwrócić uwagę, teraz można było, że środkowi obrońcy wyszli daleko, a boczni obrońcy zeszli i grali stoperem. Rasiak, Smolarek, nie ma spalonego, Smolarek! Ma! Zero! Ebi Smolarek! Ale akcja, ale ścieli biegło! Dojrzał! Mówił o tym Włodzimierz Smolarek w wywiadzie w Super Expressie. Kiedyś na niego krzyczałem, a dzisiaj myślę, że jest dumny jak cała Polska. Zawahał się Ebi w pewnym momencie, czy nie jest na spalonym. I tutaj ale krzyknąłem, że nie ma, spojrzałem na bocznego arbitra. Bez zastanawiania. Proszę, złe wybicie, jeszcze mieliśmy troszkę szczęścia. I Miguel, który w głębi źle ustawiony. Świetnie Ebi, spojrzał na sędziego i chutnął jak z armaty. Na szczęście także Ricardo nie miał szans. Proszę, dwie sytuacje. Proszę Państwa, kto by się spodziewał, że po 20 minutach gry na Stadionie Śląskim w Kosowie, a mówiłem, przecież na tym polega piękno futbolu, że jest nieprzewidywalny. Naprawdę można było sobie wymarzyć tylko taki początek.